Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i dzisiaj pogadamy sobie o tym, czego zawsze będziesz żałował zakupu. Jeżeli chodzi oczywiście o rzeczy modowe. Jeżeli jesteś ciekaw i jeżeli nie chcesz popełniać takich błędów, to zapraszam do oglądania. Są pewne rzeczy, których po prostu z doświadczenia wiem, że będziesz żałować. No po prostu nie ma mocnych. Wiecie co, nie będę mówić, że 100% osób będzie żałować, chociaż gdzieś tam trochę tak uważam, ale myślę, że to nie jest możliwe, żeby przemówić do każdego 100% osób, więc zdecydowana większość z Was będzie zawsze żałować zakupu tych właśnie rzeczy. Porozmawiajmy sobie zatem o pierwszej z nich. Niewygodne spodnie. Mowa o spodnie, które po ubraniu mogą Ci się bardzo podobać, jak w nich wyglądasz, tylko że te spodnie są nie do poruszania się w nich. Czyli nie można w nich usiąść, nie można się schylić, nie można zawiązać buta, bo te spodnie, one Ci się mogą bardzo podobać. I patrzysz na siebie w lustrze i po prostu wow, tak? Piękne spodnie, wyglądają super, jak w nich stanę przed lustrem i się przyglądam. Ale kiedy później przyjdzie jakieś wyjście, jakaś okazja pojawi się, to nie ubierzesz tych spodni, bo będziesz wiedzieć, że będziesz się w nich po prostu źle czuć i niekomfortowo. Na przykład będziesz iść na randkę, masz jakąś fajną okazję, gdzie będziesz spotykać się z ludźmi. No nie ubierzesz tych spodni, no nie weźmiesz ich, bo po prostu szlak cię trafi, że je ubrałaś, że nie możesz w nich siadać, że nie możesz się schylić, że będziesz się bać, że wyjdziesz na jakąś po prostu nienormalną osobę, że ty się schylić nie możesz i że ledwo się poruszasz. Więc mimo tego, że te spodnie będą ci się bardzo podobać, to wybierzesz inne podobne, w których będziesz się czuć komfortowo. Moim zdaniem nie warto popełniać tego błędu. Sama miałam kilka takich par i wiem, że mimo tego, że naprawdę bardzo mi się podobały, to jedyny, jaki miałam z nich użytek, to content. Ale nigdy w tych spodniach nie wyszłam tak naprawdę do ludzi, bo po prostu wiedziałam, że nie wytrzymam i że to nie ma sensu. Dwójeczka, czyli ubrania za małe. Za małe buty, za małe ubrania, takie ubrania, które kupujemy z myślą, jak schudnę, to wtedy. Jak zmieni mi się rozmiar, to wtedy będę w tym chodzić. Tak zwane ubrania na kiedyś, na które nigdy ta pora nie przychodzi. Bo najczęściej jest tak, że nawet jeżeli uda Ci się zmienić swój rozmiar, to ubranie najczęściej już Ci się nie podoba. Albo masz z nim po prostu złe wspomnienie, albo po prostu o tym ubraniu zapominasz i żałujesz tego zakupu, bo to ubranie tak leży i czeka. I w ogóle najczęściej jest tak, że ten moment kiedyś nie przychodzi i to ubranie jest po prostu w złym rozmiarze. Często nam się też zdarza wybierać ubrania w złych rozmiarach, bo na przykład odpowiedni nie jest dostępny. A to ubranie bardzo nam się podoba. Jakaś sukienka, spódnica, czy bluzka, czy coś. Ono nie wygląda tak dobrze, jak powinno, bo nie jest w odpowiednim rozmiarze i mimo tego, że wzór, krój, zamysł Ci się bardzo podoba, to później go nie ubierzesz, bo po ubraniu czujesz, że to po prostu nie leży. Ubrania w złym rozmiarze są niepraktyczne i później nieużywane. Miałam też kilkukrotnie taką sytuację, że kupiłam coś w nieodpowiednim rozmiarze z taką myślą, że no kurczę, tak mi się podoba, że już wezmę ten zły rozmiar. I wiecie co? Później w ogóle tego nie zakładałam. Stawałam przed lustrem i mówię, nie, no to po prostu źle wygląda. Czy to jakiś kamel to się zrobił, bo było za małe? Czy to było za duże i zbyt workowato wyglądało i traciło całą taką koncepcję, jakiś fajny krój. Trójeczka, czyli rzeczy kujące, które nas gdzieś tam uwierają, drapią i poddrapują. Mam na myśli oczywiście jakieś, wiecie, swetry, bluzki z jakiegoś bardziej na przykład swetrowego materiału. Generalnie ubrania, które są niewygodne, bo nas drapią i kują. I mimo tego, że pod spód ubierzemy sobie jakiś inny materiał, to one dalej kują. I mimo tego, że ten sweter jest przepiękny, najpiękniejszy, jaki po prostu widziałeś, nie kupuj go. Nie kupuj go, bo później go nie ubierzesz, bo później jak ubierzesz, to będziesz się cały drapał i po prostu już nie wytrzymasz z tej niewygody, bo ubierzesz na to kurtkę i mało nie wyjdziesz z siebie, bo po prostu pod tą kurtką wszystko cię swędzi. Kujące ubrania są niepraktyczne, są nie do założenia, kiedy później stajemy przed wyborem, czy ubrać swój ulubiony, wygodny sweter, który też mi się podoba, czy ubrać ten najpiękniejszy na świecie, którym po 5 minutach po prostu już dostanę drgawek, a na przykład masz w nim wytrzymać cały dzień, albo idziesz w nim do pracy, albo gdziekolwiek, zdejmiesz go. Od razu go po prostu zdejmiesz, bo nie wytrzymasz tego drapania i kucia. Kujące ubrania to jest zły wybór. Ubrania nie w Twoim stylu, tak zwane ubrania,
bo jak będę chciała się ubrać jakoś. Tak sobie to rozpisałam. Chodzi po prostu o takie ubrania, które może i Ci się podobają i podobałyby Ci się na kimś i podobają Ci się na przykład w określonym stylu. Weźmy sobie na przykład skórzaną marynarkę. Na co dzień nosisz raczej klasyczne marynarki, ale mówisz sobie, kurczę, ale taka skórzana marynarka w takim wydaniu mnie, bardziej takim na przykład rockowym, albo takim mocniejszym, albo z mocniejszymi butami, podoba Ci się to. Myślisz sobie, kurczę, podoba Ci się to, chciałabyś się tak ubrać. Też niektórzy wyobrażają sobie siebie w jakimś innym stylu, w takim ala wymarzonym, jakby chcieli chodzić, jakby chcieli wyglądać, ale prawda jest taka, że Ty później po zakupie tej marynarki, Ty jej nie ubierzesz, bo Ty ubierzesz tą, którą czujesz, w której dobrze się czujesz, którą wiesz jak wystylizować, która jest Ci taka bardziej znana, a nawet jeżeli uda Ci się ubrać, to będzie raz, to już lepiej sobie od kogoś taką pożyczyć niż ją kupować, ale naprawdę często są takie sytuacje, że ja na przykład jestem w sklepie i mam takie, nie wiem, przyjmę to na stylu Y2K, który mi osobiście średnio siedzi, ale czasem jest jakaś stylowa, która mi się podoba i widzę jakąś rzecz, która mi mega do tego stylu podoba i ja sobie myślę, kurde, ale jak ja bym się tak ubrała, tak wiecie, tak właśnie w tym stylu, takim Y2K, jak ja bym tutaj to połączyła z tym i z tym i z tym, to by wyglądało mega i to by wyglądało mega, ale ja się tak nie ubiorę, bo ten styl do mnie nie pasuje, bo ja go nie czuję, bo on nie jest po prostu mój. To jest takie trochę kupowanie ubrań dla takiej, nie chcę tego nazywać wymarzonej wersji siebie, ale takiej ala wymarzonej, bo ja chciałabym kiedyś się tak ubrać, albo ogólnie się tak ubierać, ale Ty nie będziesz się tak ubierać, bo Ty tego nie czujesz. Bo zwykle jest tak, że jak się ubieramy, to ubieramy to, w czym czujemy się naprawdę dobrze, komfortowo, co dobrze leży, co właśnie jest takie nasze, a nie to, co jest z takiej naszej fantazji o innym stylu, ale ten inny styl zwykle nie nadchodzi. Chyba, że naprawdę, nie wiem, przechodzimy jakąś transformację stylu, że totalnie nic już nam się takiego nie podoba, zmieniamy styl, wszystko i od razu się tak ubieramy. Może bywają takie sytuacje, myślę, że rzadko, ale generalnie po prostu nie kupuj ubrań, które mają być na inny styl. Jeżeli chcesz delikatnie mnie wesprzeć i zostawić mi super podziękowanie, to włączyłam taką opcję. Jak zjedziesz na dół, to ją zobaczysz. Polega to na tym, że Twój komentarz będzie wyróżniony na tle innych i na pewno widoczny dla mnie. Jest to forma takiego po prostu wsparcia mnie jako twórcy. Oczywiście nie namawiam do tego, jest to totalnie dobrowolne, ale mówię, że uruchomiłam taką opcję na kanale, także jeżeli chcesz, to oczywiście możesz. Kolejną rzeczą są marynarki złej jakości. No i moi drodzy, ja uważam, że generalnie marynarki warto jest zainwestować albo po prostu wybrać się na lumpy i tam kupić jakąś dobrej jakości, czy to jakąś vintage z drugiej ręki, bo naprawdę marynarki słabej jakości to jest rzecz, której się później nie ubiera. A dlaczego? Dlatego, że często marynarki, które są zrobione tańszym kosztem, mają materiał, który się mnie, a pamięta marynarka wygląda bardzo źle, bardzo tak nieestetycznie, nieprofesjonalnie, jeżeli kupujecie marynarkę do pracy, wygląda to nieelegancko i po prostu trochę kiczowato. Marynarki słabej jakości wyglądają na marynarki słabej jakości i wyglądają na tanie marynarki i to po prostu nie dodaje tej elegancji i wdzięku, której powinno, bo ta marynarka nie wygląda dobrze. Często jest też za miękka, nie utrzymuje kształtu i po prostu wygląda słabo. I to nie jest marynarka. I to jest właśnie rzecz, której się później żałuje zakupu, bo i tak później jej nie ubierzesz, bo ty to zobaczysz. Ty ubierzesz tą marynarkę i masz takie, nie no, coś mi nie gra. No po prostu ta marynarka nie wygląda dobrze. Dlatego, że jest po prostu słabej jakości. Marynarki to są rzeczy, które moim zdaniem naprawdę warto mieć no z takiej, powiedzmy, chociażby średniej półki, żeby były wykonane z odpowiedniego materiału, bo jeżeli nie, to ta marynarka będzie wyglądać słabo i ja Ci to gwarantuję. I ja Ci gwarantuję, że Ty będziesz żałować, że Ty sobie ją kupiłaś. Syntetyczne bluzki oraz swetry, czyli po prostu bluzki, które mają w składzie dużo poliestru, swetry, które też mają dużo poliestru. Dlaczego nie? Zwykle to są rzeczy tańsze, wiadomo, i też jakby tutaj nie chodzi o to, żeby kupować rzeczy tylko świetnej jakości, tylko za kosmiczne pieniądze, absolutnie nie, bo jesteśmy w stanie znaleźć bluzki bawełniane, które są w dobrych, przyzwoitych, normalnych cenach. Nie kupujcie syntetyków ze względu na to, że Wasz
organizm będzie się w tym później na maksa pocił. To jest autentycznie nie do wytrzymania. Mam wrażenie, że młodsze osoby mogą mieć z tym też mniejszy problem, bo mam wrażenie, że też młodsze osoby się nieco mniej pocą, ale im jesteś starsza, starszy, tym bardziej dostrzegasz komfort noszenia ubrań dobrej jakości, po prostu z odpowiedniego materiału. Nawet nie chodzi, że jakaś super jakość i właśnie tak jak powiedziałam, że jakaś high quality i po prostu wysokie ceny. Nie o to chodzi, tylko chodzi o po prostu dobry skład materiału, żebyś się nie pocił. Bo te syntetyczne, no bardzo to wzbudzają i po prostu później się śmierdzi. No te materiały też często same w sobie śmierdzą i jeszcze jak to się połączy z tym potem, nie jest to przyjemna sprawa i zwykle naprawdę się tego żałuje. I też bardzo często te syntetyczne bluzki i swetry bardzo szybko się mechacą, kulkują i niszczą, bo te materiały po prostu nie są długotrwałe, to nie są bluzki na lata. Jestem tego zdania, gdzie wcześniej troszeczkę bardziej błaho do tego podchodziłam i raczej gromadziłam tak te ubrania, tak teraz ja wiem, że ubieram bluzki, które po prostu dobrze na mnie leżą, które lubię, które czuję. No bardzo rzadko ubieram coś syntetycznego, bo od razu coś mi nie gra, gdzieś coś tam to ciało źle reaguje. Także jest to rzecz, której będziesz żałować zakupu, bo po prostu odbierasz sobie komfort. Rzecz kolejna to tania biżuteria, która jest po prostu zwykle zrobiona ze złych materiałów, które często uczulają i po prostu które się ścierają. Kiedyś była moda na kupowanie w ogóle biżuterii na Ali czy tego typu stronach. No niestety ta biżuteria się ściera, po jednym razie zostawia zielone takie, wiecie, zielone plamy na ciele, na palcach. No niestety, mimo tego, że biżuteria może wyglądać pięknie, to ona się zetrze i po prostu zostawi na nas zielone ślady, więc jest to rzecz, której się później żałuję, szczególnie jeżeli chodzi w sumie o łańcuszki. Mam wrażenie, że one się najbardziej wycierają. No ja wolę po prostu kupić sobie jedną rzecz, a z dobrej, po prostu dobrej jakości, żeby się nie ścierała, niżeli kilka takie, których użyję dosłownie 2 czy 3 razy, bo to po prostu nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu. Kilka wskazówek, na co warto zwrócić uwagę przy zakupie biżuterii. Materiały, które się nie ścierają, to na przykład złoto i platyna, stal chirurgiczna, tytan lub srebro. Zawsze warto podpytać, z czego wykonana jest biżuteria lub po prostu przeczytać o tym na stronie. Jeżeli chodzi o biżuterię, która może się ścierać i zostawiać te zielone plamy, to biżuteria, która jest pozłacana złotem lub srebrem, miedź i mosiądz oraz niklowane metale. Nie każda biżuteria, która jest pozłacana i posrebrzana, się ściera, ponieważ to zależy od jakości materiałów, natomiast jest ona na pewno dużo, dużo bardziej na to podatna. Zbyt dużo basiców. A dlaczego? Mam wrażenie, że jeżeli dopasujemy do siebie już basic, który jest na przykład long sleeve'em, który lubimy, lub jakąś koszulką zwykłą, biało-czarną, to później jak kupimy kolejny, to i tak wybierzemy ten pierwszy, bo leży na nas dobrze. Takie gromadzenie tych basiców jest naprawdę bezsensowne, bo uważam, że jesteśmy w stanie naprawdę na tyle szybko wyprać daną rzecz i ogólnie pochodzić w niej kilkukrotnie, że nie potrzeba nam całego magazynu takich samych rzeczy. Okej, miej 2-3 basiki, spoko, ale więcej uważam, że to jest jakby niepotrzebne, bo i tak wybierzesz te, które lubisz, które są zaufane. Cyrkulacja nimi. Po prostu chodzenie w tych basicach wystarczy ci dosłownie kilka sztuk, bo naprawdę zaraz je wypierzesz. I tak najczęściej jest tak, że nie chodzisz 2 czy 3 dni z rzędu w tej samej rzeczy. Dobra, wiadomo, takie sytuacje się zdarzają. Nie mówię, że nie. Sama takie miałam. Ale po prostu najczęściej jednak bywa tak, że w miarę zmieniasz to, w czym chodzisz, bo nie chcesz wyglądać tak samo i tak dalej, więc uważam, że naprawdę wystarczy ci kilka sztuk basiców, tyle. Nie ma po co gromadzić. Ja naprawdę mam teraz problem, przechodzę przez to, mam problem z nadmiarem rzeczy, których ciężko jest się pozbyć, które wbrew pozorom naprawdę ciężko później sprzedać i gdzieś tam uzyskać z tego zwrot. Nie chcę popełniać tego błędu ponownie i Wam też tego nie życzę, bo to są po prostu rzeczy, których żałuję kupna. I rzecz ostatnia, czyli szalone ubrania, które są obecnie w trendach.
I to jest troszeczkę podobne do tego, co mówiłam na początku. Chodzi mi stricte po prostu o kupowanie ubrań, które są teraz trendy i ty po ubraniu ich masz takie okej, fajnie, jakoś to wystylizuję, jest to teraz trendy, więc to kupię. I później tego nie wystylizujesz, i później tego nie ubierzesz. I ten szalony trend bardzo często, bardzo szybko mija i po prostu zaraz już nie jest trendy i zaraz już się w tym nie chodzi, więc uważam, że jest to marnowanie pieniędzy. Warto może jest coś od kogoś pożyczyć, chociażby kupić już coś z drugiej ręki, ale ja wciąż uważam, że to jest marnowanie pieniędzy. Jest to oparte na moich doświadczeniach, że są jakieś, były jakieś trendy, kupowałam później te ubrania i wiecie co, ubierałam je raz na przykład do zdjęcia, żeby zrobić to trendy zdjęcie i później to ubranie leżało. I uważam, że to jest po prostu bez sensu. Styl się tak szybko nie jest w stanie zmienić, jak nagle pojawia się jakiś trend, który totalnie odbiega od twojej estetyki. I ja rozumiem, że chcemy wszystkiego spróbować i wszystko po prostu, wiecie, próbować, ubierać, eksperymentować i tak dalej, ale najczęściej i tak bywa tak, że wybierzesz to, w czym autentycznie dobrze się czujesz. Bo okej, ja nie mówię, pojawia się trend i ty naprawdę ubierasz to i mówisz wow, będę w tym chodzić i chodzisz w tym cały czas i tak dalej. Ja nie mówię o takiej sytuacji, tylko mówię o takich naprawdę szalonych ubraniach, które są gdzieś tam teraz popularne i modne, ale zaraz to mija i ty i tak nie chodzisz później w tym ubraniu. Często są to rzeczy, które mogą być jakoś przyozdobione i tak jakby decydują o estetyce całego outfitu. Takie naprawdę mocne, charakterystyczne rzeczy, które ciężko jest później wystylizować, bo czujesz, że to ci po prostu nie pasuje. I to nie ma żadnego sensu, żeby to kupować. Bo będziesz żałować. No naprawdę, no będziesz żałować, no. Jestem bardzo ciekawa, jakie są wasze rzeczy, których żałujecie zakupu i co byście dodali do tej listy, także sekcja komentarzy jest otwarta. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Bye!